polskiemu RPGowaniu patronują Radowit, Legion, Xavier, Soban. Spasibo. Zdrasfujcie. Kniga paniacyja. Gawarita jasno. Kto sila wkurzy, ten mordy ma krasno. Od krowi. W krwi w sensie. Zdrasfujcie w nowym odcinku na polskim RPGowaniu. Dzisiaj opowiemy wam o cyberpunku. To nie będzie recenzja. To będzie bardziej materiał, który w skrócie, może nie jakimś bardzo wielkim, ale jednak, opowiem wam o tym, czym jest cyberpunk, czyli RPG wydany przez Novatek w ostatnim roku, czyli w 2021. Produkowany już chyba będzie od 2020, jak nie wcześniej, na podstawie prozy pana Gołkowskiego, trylogii cyberpunk, z której pierwszą część mogę wam serdecznie polecić. Kolejne będę czytał już wkrótce, a tymczasem no pierwsza jest genialna i z nią na pewno warto się zapoznać. Sam określam cyberpunk RPG-iem, który siedzi gdzieś pomiędzy tak 2060 oraz 1990. Zaraz dojdziemy dlaczego. Uważam, że ten podręcznik ma w sobie troszeczkę lat 90. Zaczniemy sobie od warstwy wizualnej, ponieważ ona jest tutaj chyba najbardziej zachwycająca. Jak popatrzycie sobie na podręcznik, to sama okładka robi na was, przynajmniej tak mi się wydaje, ogromne wrażenie. No bo na mnie zrobiła. Okładka jest mega klimatyczna, a wnętrze wcale nie jest gorsze i zresztą tutaj zaraz będą leciały przebitki. Warstwa wizualna naprawdę zachwyca, bo jest na światowym poziomie. Jak dla mnie jest to chyba pierwszy podręcznik, który jest typowo pochodzący z Polski, na podstawie polskiej prozy, na podstawie właśnie polskiego IP, że tak to ujmę, który został wydany z takimi ilustracjami i z takim składem, który jest jednocześnie czytelny, działający, pomocny, no i przy okazji najwyższej jakości. Sam świat jest wręcz idealny do RPG-a i mam tutaj takie wrażenie, że ten RPG może być dla cyberpunka tym, czym gra wideo była dla Wiedźmina. Zwłaszcza jeżeli uda się przetłumaczyć go na jakieś inne języki i będzie miał szansę zabłysnąć za granicą, ponieważ wtedy na pewno zabłyśnie. Cały projekt jest zrobiony z duszą i to co więcej, tak trochę zażartuję, z słowiańską co więcej. Dlaczego zażartuję? Ponieważ słowiańska dusza to jest także i rodzaj punktów, które tutaj działają podobnie do tych punktów przeznaczenia choćby w Warhammeru. Samą kartę postaci i postać zrobimy sobie w zaledwie, czy też aż 10 krokach, z czego tutaj mam wrażenie, że wiele jest niepotrzebnie sklejonych do jednego kroku, a inne rzeczy są niepotrzebnie podzielone. W ogóle taka dziwna polityka dzielenia rzeczy w podręczniku jest czymś, co mnie tutaj troszeczkę irytuje, aczkolwiek nie jest to jakiś ogromny problem. Z początku może być dla was trochę też problematyczny system atrybutów, a konkretnie to cech i umiejek. W skrócie mówiąc, mamy 4 cechy. Każda cecha oznacza, ile mamy kości w danej kategorii czynności. Zaś jeżeli chodzi o umiejętności, ale rymuje, niczym rosyjski raper, jeżeli chodzi o umiejętności, to mamy je poniżej i umiejętności są pod konkretnymi cechami i one zaś oznaczają, jak trudne będą to rzuty, na zasadzie, że na przykład od 3 możemy mieć już sukces w górę, albo od 5 mieć w górę, albo od 4 mieć w górę. Jeżeli jesteście w czymś nieobeznani, no to 5-6 to jest sukces. Jeżeli będziecie w czymś w miarę obeznani, no to macie 4-5-6, a jeżeli jesteście fachurami w danym temacie, no to od 3, czyli tylko 1 i 2 nie będą liczyć się jako sukces. No ale dobra, ile macie tych sukcesów mieć? To już zależy od PT, czyli poziomu trudności. Poziom trudności najczęściej to jest 2. Różne warunki mogą sprawić, że będziecie mieli trudniej. Jeżeli chcecie kogoś operować w warunkach garażowych, to macie przerypane. Ale zaś jeżeli jest to jakiś prosty test i macie kogoś do pomocy, to może to być stopień trudności 1 lub nawet 0, ale wtedy nie rzucacie, bo po prostu wam się to udaje. Podręcznik zawiera także ogromny dział kompendium o świecie. Jest on naprawdę spory, aczkolwiek wydaje mi się, że kilka innych rzeczy z podręcznika mogłoby się w nim jeszcze zmieścić, ale do tego jeszcze zaraz dojdę. Grunt jest taki, że ten dział wyjaśnia nam całe uniwersum, a zwłaszcza to, jak się żyje w samym Neosybirsku, który zastąpił stary, znany nam z dzisiejszych czasów, Nowosybirsk. Cały świat jest niby inny od naszego, ale poniekąd naprawdę bardzo podobny. Zwłaszcza, jeżeli zerkniecie po prostu za okno, a mieszkacie na przykład na blokowisku. Zasadniczo jest to zrobione genialnie, zarówno pod względem graficznym, jak i czytelności. Znaczy, najpierw
trzeba się nauczyć, jak z tego podręcznika korzystać. Bo układ jest leciusieńko dziwny, jakbym to ujął. Na przykład dział o strumieniu, czyli tutejszym jakby odpowiedniku internetu, który jest w Rosji, a właściwie w Federacji, jest osobno od kompendium. Chociaż teoretycznie to wszystko się mieści w jednej kategorii opowiadania o świecie. A jednak jest to osobno, co jest troszeczkę dla mnie osobiście dziwne. Zaś rozdział dla mistrza gry jest osobno od rozdziału o prowadzeniu. Kwestia wszczepów to już w ogóle jest koszmar szukania, ale tutaj mam wrażenie, że to już jest jakiś ogólny problem wszystkich cyberpunkowych klimatów, jeżeli chodzi o podręczniki wydawane w Polsce, bo chociaż nie znam za dobrze samego cyberpunka, poza tym, że mi nie siedział, jak zerknąłem na stare kserówki, które gdzieś tam się po rodzinie walały, zaś na przykład, nie wiem, Czarny Kot miał to dosyć zrobione, powiedzmy, niby dobrze, ale w sumie tak rozbudowanie, że ciężko było się w tym ogarnąć. Root System, zresztą o tym cały odcinek nagrałem, dlaczego mi tam to nie siedzi do końca, a tutaj mamy w sumie po części o wszczepach na bazarku, po części w kompendium i po części jeszcze przy tworzeniu postaci. I takie, gdzie to jest, czego ja szukam, tak? Ale tu od razu wam pomogę. Strona 266. Po prostu zapamiętajcie. Strona 266. To ona wam pomoże i tam macie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o wszczepy i wszelkie różne cyber rzeczy. Właśnie tam. Więc 266, zapamiętajcie. A co do tego chaosu w podziale tego, gdzie co jest, jeżeli chodzi o te wszczepy, to mam wrażenie, że, kto wie, może to jest po prostu hołd rosyjskiej myśli technicznej, i dlatego ten chaos tak tam jest. Może to po prostu jest feature, a nie bug. Cóż, ale nie zmienia to faktu, że jak spojrzymy na stronę 86 i 87, to ujrzymy najlepiej zrobiony skrót mechaniki walki, jaki widziałem nie tylko w polskich podręcznikach czy polskich wydaniach, ale ogólnie mam wrażenie. Serio, jest to zrobione naprawdę dobrze. Mamy kolumny kolejnych rzeczy, które musimy sobie liczyć w trakcie walki. Mamy jakieś rzeczy typu zasięg, typu obrażenia, typu wszelkie modyfikatory. Wszystko wypisane bardzo czytelnie i w dodatku w miarę ładnie, bo cały czas te ozdobniki gdzieś są na tych stronach. I nie przeszkadzają, nie zaburzają w żaden sposób czytelności. To jest mega. Jeżeli miałbym się czepić jakiejkolwiek rzeczy w sprawie takich wyglądowych rzeczy, jeżeli chodzi o ten podręcznik, to jakość papieru. W sensie nie jest zły, ale strasznie łatwo się wygina. Uważajcie na ten podręcznik, bo chociaż jest ładny i w twardej oprawie, to no, słuchajcie, jak nosicie go w torbie czy coś, no obijecie go trochę, no siłą rzeczy. Z drugiej strony, czy takie obicia nie dodają klimatu takiemu właśnie rosyjskiemu podręcznikowi? W sensie polskiemu, ale wiadomo, rosyjski klimat z niego wylewa się aż. Nie wiem, może o to chodziło. Zaś jeszcze mówiąc o tym systemie walki, to cały czas uważam, że pomimo prostoty, pomimo tego, że tak naprawdę jak ogarniamy ogólne rzuty i mamy tą stronę 86 otwartą i na nią patrzymy, to pomimo tego wszystkiego, kurczę, on daje fajne możliwości. Jak chcecie sobie pokombinować, z jakiej odległości opłaca wam się bardziej strzelać i na przykład, wiecie, chcecie sprawdzić sobie, że wasza spluwa z takiej odległości może normalnie, z takiej z modyfikatorem, ale z takiej może na przykład strzelać w ślepo, właśnie, czy w ogóle warto strzelać w ślepo, bo to utrudni test, ale z innej strony będziecie bardziej chronieni na przykład za osłoną, czy warto użyć jakiegoś dymu, wykorzystać smog i inne rzeczy. No, to wszystko tutaj jest. I opiera się w sumie w gruncie rzeczy głównie o trudności z modyfikatorami, ale no, mimo wszystko jest to na tyle rozbudowane, żeby móc się naprawdę bawić taktycznie. A nie przeraża. Nawet mnie, kiedy nie jestem fanem jakiegoś mega taktycznego podejścia do walk. Dodatkowo, możecie stać się po prostu zabójcą przy pomocy drona. Wiecie, jesteście totalnymi motherfuckerami. Macie dron, który swoimi śmigłami rozwali każdego na dwie połowy, albo poszatkuje go jak mikser. Jesteście takimi motherfucker from the Russia. I co? Ale niech tylko przepali się chip w tym waszym dronie, a prędzej czy później się przepali, a nawet prędzej, bo to Rosja, no to jesteście bezbronni, bo możecie sobie postać zbudować tak, że jesteście świetnymi operatorami takiego drona, ale walczyć to wy nie umiecie, a masę macie na poziomie 1, jesteście takim kucherkiem, no i wtedy jak przyjdą koledzy, gopniki do was, kiedy o mało ich nie zabiliście tym dronem, nie chciałbym być w waszej skórze. I uważam, że właśnie taka różnorodność podejścia do walki, czy to piąchą, czy to spluwą, czy to właśnie takim dronem, sprawia, że no to jest piękne po prostu. It's beautiful. Bardzo przyjemnym i czyniącym zarazem bardziej ludzkimi naszych bohaterów jest mechanizm psyche. Psyche łączy się z iskrą, do iskry jeszcze przejdziemy, ale samo psyche jest dobrze zrobione,
pomimo tego, że nie spodziewałem się go w takim systemie. W sensie, dla was może to być od razu, o, jak w Cthulhu jakaś psychika, tak dalej, czy jak w Kulcie, czy innych horrorowych systemach. No, nie do końca. W sensie, do tego, jaki ten świat jest, to jeszcze dojdziemy, ale samo psychę spada wam na przykład, kiedy dostajecie obrażenia. Ktokolwiek do was strzela i nawet jeżeli obrażenia są malutkie, to psychę wam schodzi. Jeżeli są różne inne wydarzenia, które sprawiają, że no, psychę wam schodzi, to idzie to w dół. I co? I w pewnym momencie dojdzie do zera, a wtedy rzucacie sobie K6. I okej, możecie stawić na zimną opcję, jak macie farta, i wtedy wytrzymujecie jakoś, zagryzacie zęby i lecicie dalej. Chociaż jest to dosyć kruchy fundament, no ale równie dobrze możecie mieć mniej szczęścia i wpaść w gniew i szaleć w wirze walki, albo uciekać, albo w najgorszym wypadku zwinąć się w kłębek i w pozycji embrionalnej położyć się gdzieś za pierwszą lepszą zasłoną i pozostaje wam tylko liczyć na to, że w tej chwili nie przyjdą funkcjonariusze FSB i was nie rozstrzelają. Są też toksyczność, choroby, ale przypominam, to nie jest system typowo ponury, grimdarkowy i tak dalej. To nie jest się na gawęda, a mimo to jest tego sporo. Ja bym powiedział, że Cyberpunk jest raczej realistyczny, pomimo tego, że mechanika jest dosyć umowna. Tak, czuć tutaj taki, wiecie, smrodek piwnicy z lat 90. No, zdecydowanie. Jakby, dlatego też na początku materiału wspominałem o tych latach 90. Jest tutaj taki rodowód, że ten RPG to nie jest jeden z tych, które są totalnymi indykami i się odżegnują od tego, co było. On bierze to pod uwagę, co było kiedyś i ulepsza to. Nie idzie totalną symulacyjność, broń Boże. Ale jednak, no, karta postaci sama w sobie na pierwszy rzut oka może przerazić, ale uwierzcie mi, zerknijcie na nią drugi, trzeci raz, będzie czytelna. Cóż, czuć, że uniwersum jest takie słodko, kwaśno, słone. Z jednej strony, jak wyjrzycie za okno, to macie blokowiska, jest szaro, smutno, ponuro. Ludzie skaczą sobie do gardeł, jak zapiszesz się do lekarza, no to przyjmie cię może za rok. A wszędzie wokół są jacyś ludzie, którzy protestują przeciwko sobie nawzajem i nie znoszą się wszyscy. A suga bliadidy na chuj. I dlatego właśnie mam wrażenie, że to jest ta część realistyczna, bo jak spojrzycie na to, co się dzieje gdziekolwiek, to w sumie jest podobnie, zwłaszcza w naszym kraju. No sorry, ale lecąc takim boomerskim żartem, no taki mamy klimat. I właśnie taki boomerski żart uważam, że jest odzwierciedleniem tego, czym jest to uniwersum Cyberpunka. W sensie, ono czuje te czasy przeszłe bardzo mocno. To nie jest tak naprawdę przyszłość. To jest trochę tak, jakbyście wzięli jakieś stare filmy z lat 80., z lat 90., jakbyście spojrzeli na Misia i dodali do niego trochę cybernetyki. Ale teraz mamy komputer. Może pan pisać, co tylko pan chce. To nie ma żadnego znaczenia. Komputer? A? On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana. Nie było miesiąca, żeby się nie pomylił. Czyli, że teraz nie trzeba się tak znać na robocie. A teraz już nie. Teraz się dużo łatwiej jest, proszę pana. Komputer. Paradoksalnie ten świat jest bliższy naszemu, niż nam się wydaje, a jednocześnie jest dosyć odległy. Mamy tą całą technologię, ale co z tego, skoro na ścianie dalej wisi jakiś dywan i macie kubeczek z koszyczkiem i pijecie z niego starą lurę, a nie herbatkę lub kawę. Cyberpunk to genialna historia w świecie, który z pozoru wydaje się być odległy, a w praktyce jest nam o wiele bliższy, niż się wydaje. Choć zauważamy to dopiero po połączeniu kropek, a biorąc pod uwagę pył, smog, mgły i ogólny syf tego, co mamy w w neosybirsku, to wiecie, no obraz się troszeczkę rozmywa i ciężej te kropki zauważyć. Ale dość filozofowania. Grunt jest taki, że Cyberpunk rypnie w nas ciężkim życiem, w którym będziemy musieli się jakoś odnaleźć. I jako osoby najczęściej z nizin społecznych mimo wszystko, spróbujemy się wydostać z tego. Niekoniecznie w czysty sposób, a wręcz raczej na pewno w sposób brutalny, ciężki, trochę mafijny i nielegalny. Bo fakt faktem, uniwersum jakie tutaj mamy zarysowane jest takie, że właściwie jak bekniecie w złym miejscu, to bekniecie później już w więzieniu, bo was za to zamkną. A FSB ma dostęp do takich danych jak chce, że no wszystko się dowiedzą. Tutaj jest też rzecz taka, że niezależnie od tego, jak potężna jest władza w tym kraju, w federacji, to cały czas jest to wszystko troszeczkę na taśmę klejone, nie?
Wiecie, trust me, I'm an engineer. Coś jest na jednej śrubce, coś innego jest tasiemką, a jak trzeba coś uciąć, to po prostu piłą do metalu i liczymy na to, że się nie rozwali. Wracając do tematu cybernetyki, to działa ona tak, że może odbierać nam iskrę. I do tej iskry właśnie teraz sobie przyjdziemy. Iskra to jest coś, co sprawia, że chce wam się wstawać rano, że nie leżycie i nie gapicie się w sufit i zastanawiacie się, czy to moje ciało, czy już nie. Właśnie iskra odzwierciedla to, jak dobrze będziemy się leczyli, psychicznie w sensie, po wyspaniu się. I kolejny wszczep to strata jakiejś części tej iskry. Najczęściej jest to 0,5, czasami 1, bardzo często też 0,3. Więc nie są to jakieś ogromne liczby, ale tej psychy też nie mamy jakoś skrajnie dużo na co dzień i tak samo jest też z iskrą, a jeżeli będziecie mieli już iskrę na minusie, no to budzicie się rano i zamiast zyskać psychę, to ją tracicie. Mimo tego, jak bardzo dużo zmian tutaj technicznych można sobie wprowadzić w swoje ciało, to warto nie stracić człowieczeństwa. Strasznie mi się to podoba, ponieważ kiedy tylko pojawiają się wszczepy w RPG-u, to dla mnie jest to bardzo ważną rzeczą, żeby się zastanowić nad tym człowieczeństwem. I tu po raz kolejny uważam, że prosta mechanika, w sensie nie całościowo, tylko tak konkretna mechanika, a jednocześnie dodaje takiego realizmu i tej łyżki dziegciu, którą mamy na co dzień. Koniec końców, jakbym tak miał to skrócić, to zagracie ekipą, a właściwie brygadą ludzi, którzy mają dość zastanej rzeczywistości i chcą sobie wyszarpać chociaż odrobinę tego skrawku nieba, jakim jest choćby hotel Ojczyzna, czy wielkie budynki drapacze chmur, w których mieszkają najbogaci. Chcą sobie wyszarpać chociaż tą klimatyzację, albo chociaż odrobinę świeżego powietrza. To tyle. Wy o tym marzycie. I marząc o tym, będziecie działać. Będziecie działać bardzo nielegalnie i często, cóż, moralnie nagannie. A to, jaką moralność sobie sami wyrobicie i jakimi zasadami będziecie się kierować, to już wasza sprawa. Najważniejsza jest brygada i jej dobro. Najważniejsze jest to, żeby siebie nawzajem nie zdradzić i nie wysypać na psach. A FSB już potrafi wyciągnąć każdego co nieco. Mam nadzieję, że ten podręcznik wam się tak samo spodoba, jak i mnie. Znaczy mnie. Jeden naród, jeden prezydent, jedna federacja. Trzymajcie się, towarzysze. I do następnego. Buja. Hej. Ja Didi na chuj. Ty wiesz.